Jerzego Niecia, tym wszystkim, którzy go znają, przypomnieć, to właśnie wielokrotny mistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw Europy, brązowy medalista Mistrzostw Świata, olimpijczyk Seulu. Panie Jerzy, dzisiejsza pana sylwetka sportowa wyróżnia się na tle wszystkich strażników miejskich. Chciałem zapytać, jak przebiega praca, od kiedy pan pracuje, czy jest pan zadowolony, jak obecnie przebiega pańskie życie poza sportem i w sporcie? No aktualnie, jak pan widzi, panie Marianie, zakończyłem karierę sportową, czynną oczywiście, bo jeszcze się udzielam jako działacz, sędzia, trener. Od 4 lat pracuję w Straży Miejskiej, także z pracy jestem zadowolony. Pan burmistrz Piotr Czubiński mi zaproponował po moim zakończeniu kariery pracę właśnie w straży, którą podjąłem i tego nie żałuję. Panie Jerzy, chciałbym podyskutować z panem o czasie przeszłym, jak pan zaczynał karierę, no i późniejsze właśnie te trofea, które pan zdobywał. Czy, bo to jest w tej chwili no, techniczną i fizyczną niemożliwością, czy nie będzie z mojej strony jakimś nietaktem, gdybym wprosił się do pana? Panie Marianie, ja myślę, że to jest do zrobienia. Aktualnie jestem na służbie, także jeśli chodzi o zdobycie większej wiadomości, zapraszam cię do domu. Korzystając z zaproszenia mistrza Jerzego, i tam, na tych właśnie mistrzostwach zostałem zauważony, bo na tych mistrzostwach był obecny trener kadry seniorów, pan Eugeniusz Najmark. Powołał mnie na mój pierwszy obóz kadry seniorów, który był w Zakopanem. Od tego momentu, można powiedzieć, zaczęła się ciężka harówka na obozach seniorów, bo jeszcze oczywiście byłem juniorem. Jeżdżąc na obozy seniorów i oczywiście jeszcze jeździłem na obozy juniorów, ponieważ jeszcze byłem juniorem, także jeździłem na obozy juniorów, gdzie też no, ciężka praca była, która oczywiście nie poszła na darmo, bo rok później zdobyłem mój pierwszy mistrzowski tytuł juniorów, który